Cześć, z tej strony Tieru, witam was w poradniku, w którym wam opowiem o czym chodzi z handlowaniem surowcami. Bo tak naprawdę to nie epoka nam podpowiada, czy my możemy mieć z danej epoki e, perły architektury. Możemy mieć perły architektury w dowolnej epoce, nawet w tej pierwszej, gdzie właśnie je odblokowujemy, e, czyli w epoce żelaza e, po odblokowaniu badania architektura. Ok, załóżmy, że zdobyliście już e, plany e, perły i nie macie tych surowców, bo jednak surowce są z epoki wyższej lub niższej, w której byliście i nie macie szans po prostu już tego e, zdobyć. Jeżeli jesteście w wyższej epoce, to okej, okay, no to można w każdej chwili postawić jeszcze budynek produkcyjny i sobie doprodukować e, taki, taki surowiec. Natomiast jeżeli na przykład w epoce żelaza stawiacie arkę, która jest w, w, z przyszłości, e, teraz akurat właśnie to jest moja epoka, e, no to potrzebujecie surowce z przyszłości. Co w takim przypadku? Myślicie, że się nie da, że trzeba dojść do tej epoki i to wyprodukować. Nic bardziej mylnego. E, surowcami można handlować. W jaki sposób? Sposób. Czyli tak, najlepiej wchodzimy w gildię, jeżeli jesteście w dobrej gildii, pytacie. Czy ktoś kogoś zna, typu jakiegoś handlarza, który może mieć właśnie surowiec z tej epoki, e, czyli na Arkę, no w tym przypadku z przyszłości. E, jeżeli to nic nie pomoże, jeżeli jesteście w słabej, w słabej gildii, pytacie na czacie to samo, e, że chcielibyście kupić po prostu komplet na Arkę. No i jak się kupuje, jeżeli już znaj znajdziecie handlarza, jak się kupuje te surowce. Na przykład na serwerze obecnie Cirgard e, surowiec na Arkę stoi w ilości 150 punktów rozwoju, ale jak takie punkty właśnie handlarzowi dać? Czyli tak, e, załóżmy, że już znacie handlarza, Piszecie wiadomość do tego handlarza, że jesteście zainteresowani e, kupnem surowców na e, daną właśnie perłę. No i e, czy rzeczywiście no, on po prostu sobie tyle pobiera punktów rozwoju? Czyli tak, jeżeli już e, handlarz się zgodzi, wy też się zgodzicie, cena będzie dla was atrakcyjna, w takim razie jesteście ugadani. I jak wygląda przebieg handlowania? Ok, no, na zbudowanie potrzebujemy na przykład 350 danych biogeochemicznych. No i teraz tak, macie e, na pewno jakieś surowce z początkowych. Epoch, Bądź nadmiary ze swojej epoki. Eee, Wykupujecie ten surowiec, więc handlarza nie interesuje to, co wy mu dacie. Jak się handluje? Potrzebujemy 350 tych danych, czyli wchodzimy w targowisko, znajdujemy najsłabszy surowiec, jaki mamy. Ja mam tutaj w tym przypadku eee, sporo drewna. No i potrzebujemy dane biogeochemiczne. 350, potrzebujemy, proponujemy 175. Oferta jest utworzona i taką ofertę ten handlarz musi przyjąć. Oczywiście musicie się dogadać, czy on pierwszy to przyjmuje, czy Wy najpierw wpłacacie punkty rozwoju. No i tutaj uwaga, jest mnóstwo w tej grze oszustów, którzy są bezkarni, ponieważ gra. Nie ma w zasadach czegoś takiego, że nie są dozwolone jakieś umowy między graczami i support musi je sprawdzać. Czyli, jeżeli traficie na jakiegoś oszusta i na przykład wyślecie mu wszystkie punkty rozwoju, on już zerwie z wami kontakt, będzie was ignorował i nie będzie dało się do niego napisać, no, no będzie niemiło na pewno, bo będzie to po prostu oszust. Uważajcie, polecam zawsze zapytać na czacie, czy dany gracz jest godny zaufania. Przy okazji zobaczyć sobie jego konto. Czy to nie jest ktoś, kto na przykład też siedzi w epoce żelaza i nie ma opcji, żeby miał taki surowiec? Może i zespół Forja nie może karać takich graczy, ale też o to dba, żeby jednak w grze obowiązywały normalne zasady. Więc na forum, link oczywiście będzie w opisie, możecie spotkać taki temat jak czarna lista handlu wymian. Tutaj można po prostu zgłoszonych graczy. Poznać, poznać i wtedy uważać na nich. Jeżeli będzie ktoś wam chciał sprzedać, okaże się, że na przykład jest to gracz zimny i oferuje wam właśnie komplet arkę, no, stracicie punkty rozwoju surowców, na pewno nie zauważycie. Akurat tutaj jest mowa o bardzo popularnym graczu, który właśnie wybija się na oszustwach. No i tutaj są wszyscy, właśnie. Opisani, z opisani, ale pytajcie najlepiej na czacie, bo jednak zgłoszeń dużo tutaj aż tak nie ma. Wracając do reszty surowców, no jak kupujemy komplet, to komplet, czyli wystawiamy znowu pod, podobne oferty do tamtej, czyli 175 drewna wystawiłem za 350 danych, tutaj wtedy woda ultra czysta, no, no to samo, tak? Wystawiacie zawsze najmniej 1 do 2 w stosunku 1 do 2. No co mogę tutaj jeszcze dodać? Jeżeli już będziecie pisać na tym czacie i zgłosi się do Was kilku handlarzy, zawsze podejmijcie dobrą decyzję. E, sprawdźcie, czy naprawdę warto to kupić za tyle punktów rozwoju, bo jednak stawki na każdym serwerze potrafią być różne i, i się drastycznie potrafią też zmieniać e, e, z czasem w grze. Zawsze pytamy gildi, możemy zapytać na czacie, ewentualnie zajrzeć do mnie. Wkrótce pojawi się specjalny film ze stawkami na każdym serwerze. Poglądowymi oczywiście. Oczywiście, czy oszust, czy nie oszust, zawsze starajmy się y, handlować w taki sposób, że wpłacamy połowę, on daje nam połowę, i po wpłaceniu drugiej y, części punktów rozwoju on daje nam resztę kompletu. Jeżeli film się podobał, zachęcam do y, podniesienia łapki w górę pod filmem, subskrypcji oczywiście kanału, aby kanał śledzić codziennie prawie, że film filmy na żywo i zapraszam na mojego Discorda, link jest do niego w opisie, tam można pisać z wszystkimi z Forge of Empires, porozmawiać przez mikrofon, a również i tam znaj znajdziecie szacowane ceny do kompletów każdej praktycznie potrzebnej perły. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych odcinkach, cześć!